Cześć wszystkim, ja jestem Kuba Agro i witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do mapy Hofbergmann w wersji 1.0.0.8. Dzisiaj powiem wam, jak wyprodukować sobie biopaliwo. Jest to nowy fuel type, który został dodany w wersji 1.0.0.8. Miejsce, gdzie możemy produkować biopaliwo, nie jest od początku tutaj rozgrywki naszym startowym terenem. Ten teren nie należy do nas na start i znajduje się w tej części mapki. Kosztuje 151 tysięcy euro. A więc musicie sobie go kupić, aby móc tutaj to paliwo produkować. Znajduje się na nim również taki spory garaż z automatycznie otwieranymi bramami. A więc możecie sobie tutaj skorzystać, na przykład parkując swoje maszyny. Znajduje się tutaj również taki właśnie oto zbiornik. Możecie do niego podejść właśnie w tym miejscu i pokaże wam się menu produkcja biodiesla. Olej lub tłuszcz zwierzęcy. To są fuel typy, z których możemy tutaj produkować biopaliwo, a konkretnie olej roślinny, stary olej roślinny oraz tłuszcz zwierzęcy. Z tego po pewnym czasie powstanie nam biopaliwo. W poprzednim odcinku pokazałem wam, gdzie można pozyskać olej roślinny. Właśnie sobie go wyładujemy, aby już nam się to biopaliwo tworzyło. Natomiast dzisiaj pokażę wam jeszcze, gdzie można pozyskać stary olej oraz gdzie można pozyskać tłuszcz zwierzęcy. Kiedy już wylejecie tutaj wszystko, co macie, musicie oczywiście uruchomić tą maszynę pod przyciskiem I. Przełączy wam się tutaj przycisk, zacznie coś huczeć, buczeć i to oznacza, że rozpoczęła już się produkcja. Ten zegar, z tego co niestety widzimy, chyba nie działa. Zobaczymy później, jak już się nam to paliwo wyprodukuje. Teraz pokażę wam, gdzie można pozyskać inne substraty do produkcji tego właśnie biopaliwa. In, czyli gospoda. Nie zostało to niestety przetłumaczone. W gospodzie znajdziemy dwa takie zbiorniki, oczywiście w godzinach jej otwarcia, bo inaczej tutaj nie wiedziecie po prostu. Na tyłach gospody znajdziecie dwa zbiorniki, które mają napisane Speiseölabfall, czyli po prostu olejowe odpady z kuchni. W takim wolnym tłumaczeniu. Tutaj, jeśli oczywiście gracie z Manor System, to możecie tutaj się podłączyć i pobrać to. Natomiast jeśli nie, no to po prostu otwieracie pokrywę i wciskacie przycisk R i wam się to ładnie pobiera. Kolejnym punktem, gdzie możemy znaleźć potrzebne substraty, jest rzeźnik. U rzeźnika są takie dwa również zbiorniki podobne. Tylko te nazywają się Fettabfälle i są to odpady tłuszczowe, czyli po prostu tłuszcz zwierzęcy. Trzecim i ostatnim punktem, gdzie możecie te właśnie produkty pozyskać, jest punkt utylizacji. W tym miejscu oczywiście wjeżdżacie tą bramą, następnie przyjeżdżacie sobie tutaj i w tej części macie znów dwa zbiorniki. One wszędzie wyglądają tak samo. Jest napisane Fettabfälle, czyli odpady właśnie tłuszczowe. Czyli podsumowując, in, czyli gospoda. Tam możecie uzyskać stary olej. Jest to tylko jedno miejsce, gdzie możecie go pozyskać. Natomiast u rzeźnika oraz w punkcie utylizacji zwierząt możecie znaleźć tłuszcz zwierzęcy. Te filtry będą się same generowały. Na Seasons chyba działa to raz na przejście. Natomiast kiedy gracie bez Seasons, jest to chyba codziennie jakaś konkretna ilość. Natomiast właśnie na Seasons jest to po prostu co przejście. Witam dnia kolejnego. Cały przywieziony olej nam się przerobił i okazuje się, że jednak ten zegar tutaj działa, chociaż nie wiem, dlaczego na górze jest napisane 50 tysięcy, może jest to maksymalna pojemność tego zbiornika.
Chyba tak, jest tak napisane w języku niemieckim, a tu jest wypełnienie zbiornika 6450 litrów, czyli jest to, przerabiając olej na biopaliwo. Chciałbym zaznaczyć, że cały ten tutaj system produkcji biopaliwa działa bez użycia MODA, Manure System, czyli ani ten kran, ani miejsce, gdzie możecie tutaj pobrać to paliwo oraz wszystkie tłuszcze roślinne i oleje roślinne nie wymagają używania właśnie modyfikacji Manure System, ani podłączenia żadnych węży. Wystarczy otworzyć pokrywę od jakiejś beczki i po prostu wlać lub wylać oczekiwany filtr. Chyba nawet przy wyładunku nie trzeba otwierać pokrywy. Zawsze mówię o tym otwarciu właśnie tej pokrywy, ponieważ no, na tej mapie korzysta się z modyfikacji Universal Tank Pack, w której po prostu musicie otworzyć pokrywę w beczce, żeby wam się cokolwiek tutaj uzupełniło. Jak widzicie, bardzo wolno to się nam tutaj uzupełnia. Biopaliwem możecie tankować swoje pojazdy, a także możecie je sprzedać w jednym tylko skupie, który nazywa się punkt skupu gazu. Tutaj nazywa się on troszeczkę inaczej, ale jest to po prostu błąd w tłumaczeniu. Także możecie na nim nieźle zarobić, ale najpierw musicie kupić oczywiście ten teren, na którym jest ta tutaj przetwórnia. Także w tym poradniku to już chyba będzie wszystko. Jeśli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i napiszcie w komentarzach, jaki kolejny poradnik chcielibyście zobaczyć następnym razem. Dzięki za oglądanie. Cześć.